Ważna informacja dla fanów muzyki jazzowej oraz klubu jazzowego 5 O'Clock. Od teraz koncerty odbywać się będą w każdą środę w nowej siedzibie, w pizzerii La Gondola przy ulicy Jana Kilińskiego 32/40. Pani Ania Romano, która jest też wielką fanką jazzu tradycyjnego, nie trwały długo nasze rozmowy. Można by powiedzieć bez przesady, padliśmy sobie w ramiona. Sytuacja jest win-win. My mamy klub, gdzie będziemy mogli co środę się spotykać, nie tylko na tych koncertach biletowanych jak dzisiaj, ale na jam sessions. A Ania będzie miała w każdą środę dziesiątki gości, którzy przyjdą przecież nie tylko słuchać, ale też i grać, bo będą głównie przychodzili muzycy. Koncert inauguracyjny w nowym sezonie muzycznym odbył się w środę 4 września już w nowym miejscu. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć wokalistów ze studia piosenki Metro w Częstochowie. Pani Zofia Szpikowska, prowadząca tą grupę, wielce zaangażowana osoba, sercem i duszą oddana wokalistyce, nie tylko jazzowej. Występowała u nas w Torii, w starej siedzibie jeszcze, tak spontanicznie przyszli na któryś z dżemów. Nam się tak bardzo to spodobało, że postanowiliśmy ich zaprosić na ten właśnie inauguracyjny koncert. To jest taki akcent, podziękowanie za to, że ona z takim oddaniem oddaje się wokalistyce. Biletowane koncerty odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 19. Milsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny.